Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie, o którym jeszcze nikt nie powiedział, i o zapisie tym w tej ustawie, o której nikt nie mówił. Państwo mówicie, że otwieracie, i bardzo dobrze, przestrzeń, otwieracie możliwości, zwiększacie limity, ale podstawowa rzecz, o której mówimy, to nałożenie na rolników kagańca pod tytułem kontrola. Ja pytam, czy państwo zauważyliście, że w waszej ustawie jest nałożona na rolników nie nadzór, tylko kontrola? Czyli kolejne kontrole będą u rolników. Czy to poprawi ilość ludzi, którzy zgłaszają się do handlu detalicznego? Na pewno nie. Panie pośle, proszę to zmienić. Będziemy składać taką poprawkę. Ten zapis nie ma sensu, póki nałoży się na rolników kontrolę. I moje pytanie dalsze. Gdzie jest obiecywany przez państwa od 6 lat projekt łączenia inspekcji, żeby zmienić ilość tych kontroli u rolników? A w tej ustawie nakładacie na rolników jeszcze jedną kontrolę. Do tej pory rolniczy handel detaliczny, czyli sprzedaż bezpośrednia, była nadzorowana. W tej chwili wchodzi kontrola i ona zabije ten rolniczy handel detaliczny. Dziękuję bardzo.